najpierw się czeka. Potem się jedzie pociągiem. Teraz trzeba znaleźć pana operatora. A, jesteś tutaj, cześć. Dzień dobry. Witaj. Siema, jak się masz? Dobrze. To co, oddaję ci kamerę, a ja idę kupować bilety, dobra? Muszę sobie ten mikrofon poprawić. Dobra. Witam państwa serdecznie w prawdziwych samochodach. Ja nazywam się Grzegorz Bajor. Dzisiaj znowu odcinek kolejowy. Jedziemy do Świńczy odebrać kolejne BMW. Dziś nie ma awarii, dziś samochód całkiem sprawny, natomiast zostawiliśmy go na duży przegląd. Przygotowujemy dla państwa coś specjalnego. Rozpoczynamy dziś projekt X, a więc już wiemy, że albo już wiecie państwo, że będzie kolejny BMW X, bo nie wiadomo, przygotowaliśmy coś naprawdę specjalnego, bardzo mocny, bardzo duży samochód. Zrobimy o nim kilka odcinków. Postanowiłem odczarować trochę ten model. Ostatnio mówiłem państwu, nagrywaliśmy film, że warto spełniać marzenia, że warto realizować swoje cele motoryzacyjne i nie wahać się, nie czekać z nimi na później. A więc dziś przechodzę od doradzania do działania i dziś rozpoczynamy właśnie projekt X, coś specjalnego, piękny, wspaniały samochód. Sam jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie i nie mogę się doczekać, kiedy wsiądę za kierownicą do tego samochodu i wypróbuję go, jak jeździ. A więc tak jak powiedziałem na początek, trzeba trochę poczekać. Teraz jedziemy pociągiem, potem będziemy chwilę szli, a później będziemy wspaniale jechać. Jechaliśmy pociągiem, teraz znowu trzeba chwilkę zaczekać. Jedziemy pociągiem hybrydowym, a więc w Dębicy zmieniamy kierunek, przełącza się ze spalinówki na elektrykę i jedziemy do Świlczy. Nie jesteśmy w Czechach, to jest tylko czeski skład. Odjazd za 2 minutki i dobra. Dotarliśmy do celu, idziemy teraz po klucze do jak to się nazywa, kluczomat BMW. Tutaj można odebrać samochód z serwisu i my właśnie odbieramy nasz samochód do projektu X z serwisu. Samochód jest po dużym przeglądzie, po sprawdzeniu akcji serwisowej, jak się dostać do swoich kluczyków. Nie możemy znaleźć twojego kodu. No dobra, telefon komórkowy, trochę techniki i już się człowiek gubi. Czy poleciłeś? Tak, bardzo jestem zadowolony. Coś działa. O, jest. No, widzicie? Coś takiego mamy, więc szafka otwarta. Teraz ciekawy jestem, czy już państwo wiecie, jaki samochód będę odbierać. Ja też jestem ciekawy, jaki pojazd przyjdzie mi dziś państwu zaprezentować, a więc szukamy naszego modelu. Nie wiem jakiego, ale z projektu X. Otworzy się. Nie otwiera się. No to który to samochód zareaguje na naszego pilota? Jest! Projekt X! Mówiłem, że będzie coś specjalnego, mówiłem, że będzie coś szczególnego. Z boku wygląda jak zwykła X5, ale to nie jest zwykła X5. Ciekawe, czy teraz już państwo odgadniecie, z jakim modelem mamy do czynienia. Widzicie te wąskie niebieskie światełka? Jeszcze raz otwórzmy to, zobaczcie, te wąziutkie szczelinki niebieskie to są światła BMW laser LED. Widzimy inną atrapę chłodnicy, wykonaną nie z aluminium, tylko
w kolorze miedzi, do tego takie subtelne wykończenie miedziane wokół halogenów. To już powinno Wam powiedzieć, z jakim mamy do czynienia samochodem, ale pokażmy jeszcze na koła. Sebastian, podejdźmy z tej strony. Po kołach też powinniście rozpoznać, z jakim modelem mamy do czynienia. Felga dość duża, 22 cale. Widzimy niebieskie zaciski hamulcowe, napis M, a więc na pewno mamy tutaj do czynienia przynajmniej z M pakietem. Jest też znaczek M na błotniku z boku. Przejdźmy teraz do tyłu. Przed Państwem model X5 M50D, czyli żaden M pakiet, żaden M Sport, po prostu X5 wersji M z najmocniejszym na świecie dieslem o mocy 400 koni. Ostatnio Państwu pokazywałem taki samochód, powiedziałem, że warto spełniać marzenia, że warto je realizować. Było to teoretyzowanie, bo tamten samochód był kupiony dla naszego klienta i był już sprzedany w momencie, kiedy pokazywałem Państwu ten samochód. Natomiast postanowiłem oswoić bestię, postanowiłem oswoić ten samochód, a więc kupiliśmy model M50D po prostu do sprzedaży. Będziemy go sprzedawać i pokażemy go Państwu w kilku odcinkach. Ten samochód jest po przeglądzie w autoryzowanym serwisie BMW, a więc wiemy, że jest sprawny, wiemy, że jest w idealnym stanie, że wszystko w nim działa tak, jak należy. Natomiast teraz po swojemu musimy ten samochód jeszcze sobie sprawdzić. Musimy sobie sprawdzić stan hamulców, stan ogumienia. Przy okazji opowiemy o kosztach, ile kosztują opony do takiego samochodu, ile kosztują hamulce. Zobaczymy sobie ten samochód od spodu, zobaczymy, jak to wszystko jest zabudowane, jak serwisować X5 M50D, czy wymiana oleju, czy dostęp do obsługi serwisowej jest tak łatwy jak w każdym innym modelu BMW, czy też wymaga jakiegoś specjalistycznego sprzętu. Zrobimy swój detailing tego samochodu, a więc przygotujemy go specjalnie dla Was, przygotujemy coś naprawdę ekstra, więc będzie też odcinek ze studia detailingu. Zobaczymy, co nam zaproponują panowie od przemiany samochodów. No i na koniec pojeździmy sobie tym samochodem, zaprezentujemy go Wam, a więc zapowiada się ciekawa seria. Zapraszam serdecznie na Projekt X. Pytanie pewnie sobie zadajecie, po co w ogóle tu przyjechaliśmy pociągiem, po co tyle trudu, po co o tej porze, dlaczego nie w dzień, bo chcę tym samochodem wracać po zmroku, chcemy jechać autostradą, chcemy wypróbować, jak działają światła laser LED, chcę Państwu to pokazać, jak to funkcjonuje w czasie rzeczywistym, jak to działa. Sam też tego jeszcze nie próbowałem, nie miałem okazji jeździć takim samochodem. Mieliśmy już BMW ze światłami laserowymi, natomiast nie miałem okazji przetestować tego w warunkach drogowych, a więc przed nami 60 km przyjemnej trasy, trochę autostrada, trochę teren zabudowany, a więc zobaczymy też, jak ten samochód spala, jak się tym samochodem jeździ, bo pomimo, że jest to ten sam model, to ten samochód jest zupełnie inaczej skonfigurowany niż ten model, który pokazywaliśmy Państwu ostatnio. Tutaj jest zupełnie inne zawieszenie, w tamtej X5 mieliśmy pneumatykę, tutaj mamy zawieszenie śrubowe, a więc samochód jest sztywniejszy, samochód bardziej nadaje się do szybkich przejazdów po ostrych zakrętach, po wygłupów nawet na torze, a więc zapraszam do Projektu X. Na razie jest zimny silnik, a więc nie możemy tutaj zbytnio się wygłupiać. Za chwilę sobie sprawdzimy, jak ten samochód słychać. Mamy tutaj specjalne miejsce do testowania dźwięku. Dobra, mamy tunel. Zobaczymy, jak będzie z otwartymi szybami. Co tu będzie słychać? Tak jak powiedziałem wcześniej, fajnie się doradza, fajnie się teoretyzuje, ale trzeba przejść od słów do czynów, trzeba wziąć przysłowiowego byka za rogi, a więc M50D biorę za rogi, oswoimy tą bestię. Pokażę Państwu, że z tym samochodem da się żyć, z tym samochodem da się normalnie funkcjonować. Oczywiście trzeba być świadomym pewnych tutaj wymogów technicznych, które trzeba
stosować podczas eksploatacji takiego samochodu, ale zobaczcie, jaka to jest muzyczka, jak ten samochód pracuje. Więcej takich silników już nie będzie. Już nikt nie odważy się produkować samochodu o takiej mocy, o takiej pojemności. On ma tyle momentu obrotowego, że nie jedna mała ciężarówka nie powstydziłaby się tej mocy. Proszę sobie wyobrazić, że przy około 1100 obrotów ten silnik ma tyle momentu, ile dwulitrowka diesel w maksymalnym swoim szczycie. Także ten samochód jedzie jak ciągnik siodłowy, dosłownie pracuje w zakresie obrotów od 800 do 1200 i żongluje tylko biegami. Wcale nie trzeba go wkręcać na wyższe obroty. To jest po prostu dzieło sztuki, inżynieryjne dzieło sztuki od BMW. Ten sam motor zresztą jest stosowany w rajdowej, dakarowej X3 pana Hołowczyca. Taki właśnie silnik jest stosowany diesel w samochodzie dakarowym modelu X3. Lakier perłowy, trójwarstwowy, biały, ale perła. Wygląda naprawdę znakomicie. Samochód idealnie czysty, samochód w stanie perfekcyjnym. Do tego ciemna, czarna tapicerka, indywidual, skóra merino, a więc same ekstra dodatki. Samochód jest wyposażony praktycznie pod korek. Zupełnie inaczej niż ta X5, którą Państwu pokazywaliśmy ostatnio, ale naprawdę też tutaj jest grubo. Mnóstwo dodatków. Akustyczne szyby, czyli dwie warstwy szkła. Te szyby są o wiele cichsze niż standardowe. Do tego przednia szyba też z folią w środku. W tym samochodzie jest bardzo cicho. I mówiłem to też podczas prezentacji tamtej X5. Tutaj naprawdę trzeba uważać. Można się w tym samochodzie zapomnieć. Jazda z prędkościami rzędu 180-200 na godzinę przypomina spacer po parku. Można naprawdę w tym samochodzie się przejechać. Pokażmy go teraz z tyłu. Uwaga, Sebastian. Ale bestia. Komfortowy, bezkluczykowy dostęp, otwieranie pokrywy bagażnika gestem nogi. To wszystko w naszej X5 oczywiście jest. To musi się znaleźć w tej klasy samochodzie. Nie wyobrażam sobie X5 bez takich dodatków. Bestie trzeba czasem napoić. Wbrew pozorom ten samochód nie zużywa jakichś astronomicznych ilości paliwa, o ile oczywiście będziemy się rozsądnie obchodzić z pedałem przyspieszenia. Co lubi X5M? Coś lepszego mu lejemy, Sebastian, czy zwykły dieselek? A, dajmy zwykłego diesla, nie będziemy go rozpieszczać na początek. I będziemy nagrywać już w czasie jazdy. Najpierw trzeba było poczekać, potem trzeba było pojechać pociągiem, potem szliśmy, a teraz jedziemy bardzo wygodnie, komfortowo, cichutko i zaskakująco nie czuć prędkości w tym samochodzie. Przed chwilą jechaliśmy przez moment 140 km na godzinę. Myślałem, że jedziemy jakieś 90-100 km, a było 140. W tym samochodzie absolutnie nie czuć prędkości. Wjeżdżamy na autostradę A4, a więc mam nadzieję, że będzie jakiś długi, prosty odcinek, w którym będziemy mogli zaprezentować Państwu i też sobie, jak działają światła BMW Laser LED. Natomiast teraz chwilkę porozkoszujmy się prowadzeniem tego samochodu. Włączyłem sobie bardzo przydatną funkcję masażu relaksującego całego ciała, więc mam masowany i odcinek lędźwiowy, i siedzisko, i plecy, i tutaj w okolicach szyi wszystko jest masowane. Działa to naprawdę genialnie. Pierwszy raz w życiu mam do czynienia z tak doskonałym masażem, bo zazwyczaj te funkcje masowania są trochę ułomne i po chwili bolą mnie plecy, boli mnie odcinek lędźwiowy. Natomiast tutaj rzeczywiście działa to genialnie. W samochodzie absolutna
cisza, nie słychać zupełnie silnika. On cały czas zresztą pracuje na bardzo małych obrotach, nie przekraczamy 1800 obrotów na poszczególnych biegach. Bardzo chciałbym Państwu pokazać, jak działają reflektory BMW Laser LED. Działają tylko wtedy, kiedy mamy odpowiedni dystans, długi dystans przed sobą. Te światła mają zasięg około kilometra, a więc my jako kierowcy nie mamy wpływu na włączanie świateł, one włączają się automatycznie, czyli ta wiązka lasera włącza się wtedy, kiedy absolutnie przed nami nie ma nikogo, tak żeby nie uszkodzić komuś wzroku, żeby nie oślepić jadących z naprzeciwka, bo naprawdę siła rażenia tych świateł jest przeogromna. Natomiast teraz zobaczcie Państwo, jak działają klasyczne reflektory BMW Adaptive LED. Mamy włączoną funkcję asystenta świateł drogowych. Jedziemy autostradą i zobaczcie, w tej chwili cały czas jedziemy z włączonymi światłami drogowymi. Przed nami jest wycięty taki tunel świetlny, tak aby nie oślepiać jadących z naprzeciwka. Natomiast na poboczu dookoła cały czas mamy włączone światła drogowe. Reflektory też skręcają, one zawsze podążają za przebiegiem drogi, skręcają tam, gdzie my skręcamy kołami. No i zobaczcie, w nocy przed samochodem jest po prostu dzień i jeszcze raz zachwycę się tym, jak nie czuć prędkości w tym pojeździe. Chwila i mamy już 160 na godzinę, obrotów mamy 2200 na ósmym biegu i czuję się tak, jakbym jechał zwykłym samochodem w granicach 100-110 km na godzinę. Coś niesamowitego, jak ten samochód jest wyciszony, jak tutaj jesteśmy wyizolowani od otaczającego nas świata. Coś niesamowitego, jak ten samochód jest wykonany. Zobaczmy, tutaj może akurat włączy się nam ta wiązka lasera. Przed nami prosta droga, ale chyba jednak nie, bo z naprzeciwka jadą jakieś pojazdy. Natomiast mimo wszystko, gdyby nawet te światła laserowe nam się tutaj nie włączyły, to i tak oświetlenie Adaptive LED działa genialnie. Komfort podróżowania niesamowity. Przecież to jest ogromny samochód, który waży 2,5 tony, a czuję się w tym pojeździe tak, jakbym prowadził swoje 520D. Samochód jest lekki, samochód bardzo precyzyjnie daje się prowadzić tam, gdzie ja chcę. Do tego świetnie leżąca w dłoni gruba, mięsista kierownica M-pakietowa. Naprawdę ten wieniec kierownicy jest bardzo gruby. Świetne fotele. Mam włączony masaż, zresztą Sebastian też. Włączyliśmy sobie masaż relaksujący całego ciała i naprawdę działa to genialnie. Nie chcę go wyłączać, nie przeszkadza mi to, tak jak już wspomniałem. W niektórych samochodach albo w większości samochodów działa to byle jak. Po prostu jest, bo jest i po chwili chcecie to wyłączyć. Tutaj działa to genialnie. Tak działa system head-up display. Zobaczcie, jak piękny widok na jezdni. Wszystkie informacje potrzebne podczas jazdy są wyświetlane przed oczami kierowcy. Korzystam teraz z systemów asystujących Professional, bo w tym samochodzie takowe są zamontowane, a więc mamy adaptacyjny tempomat, przewidujący tempomat, czyli on sam dostosowuje się do przebiegu drogi, sam przewiduje zakręty, ronda, skrzyżowania, sam zwalnia, sam skręca, sam dostosowuje się do ograniczeń prędkości, sam jedzie pomiędzy liniami, mogę puścić kierownicę, włączyć nawigację i samochód jedzie sam. Oczywiście trzeba dotykać co jakiś czas kierownicę, to nie jest pełni autonomiczna jazda, tak jak w Tesli, bo w Europie nie jest ona dozwolona przepisami, a więc myślę, że tutaj nic na przeszkodzie nie stałoby, żeby ten samochód jechał w pełni autonomicznie, natomiast systemy działają genialnie. Samochód jedzie pomiędzy liniami, samochód też automatycznie zmienia pas ruchu na autostradzie. Zobaczcie, ja puszczam w tej chwili kierownicę i samochód zmienił pas, natomiast muszę się przyzwyczaić do tego systemu, muszę wyczuć, jak on działa, tak żeby można było mu w pełni zaufać. W tej chwili stosuję tutaj jeszcze zasadę ograniczonego zaufania i muszę nad tym samochodem panować. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, średnie zużycie paliwa, odkąd wyjechaliśmy z Rzeszowa, tam było chwilę takich szybkich przejazdów w tunelu naszym, gdzie chcieliśmy Państwu zaprezentować, jak ten samochód pięknie brzmi. Średnie zużycie paliwa, prędkości autostradowe, chwilę było 160 nawet na godzinę, 10,6, a więc
takie zużycie paliwa to naprawdę rewelacyjny wynik. Dojeżdżamy do ciężarówki i prawe światło drogowe się wyłączyło, w ogóle teraz zgasły światła drogowe i mamy na nowo włączone światła drogowe w pełni. Na środku też mamy wiązkę światła LED-owego, drogowego. Reflektory skręcają w prawo, tak jak przebiega droga. I za chwilę zobaczycie, mamy przed sobą, o, już jest znowu wycięty cień, mamy przed sobą ciężarówkę i natychmiast reflektory zareagowały, wycięły fragment oświetlenia, tak żeby nie oślepiać jadącego przed nami. Cały czas prędkości autostradowe, w ogóle nie czuć w tym samochodzie szybkości, z jaką jedziemy, a więc naprawdę trzeba uważać. Warto stosować się do zaleceń, które tutaj samochód nam wyświetla, do tych znaków ograniczających prędkość, bo naprawdę można się tutaj zapomnieć i w oka mgnieniu rozpędzić się do prędkości 180-200 na godzinę, no i niestety może zaboleć w razie jakiejś podbramkowej sytuacji. Gdy zjechaliśmy z autostrady, tutaj już normalny ruch uliczny. Tutaj mamy jeszcze tylko trochę oświetlenia takiego chodnikowego i samochody jadące z naprzeciwka. Cały czas światła przełączają się, dostosowują swój tryb działania do warunków panujących na drodze. Jedziemy cały czas z włączonymi światłami drogowymi. Światła laserowe chyba nie zadziałały. Nie wiem, czy tu jest jakiś wskaźnik na desce rozdzielczej, który informuje nas o tym, czy po prostu to światło świeci dalej i nawet nie do końca wiemy, kiedy to działa. Natomiast trzeba przyznać, że oświetlenie w tym samochodzie jest genialne. Tutaj będzie, może zobaczmy, tutaj będzie odpowiednio długa, prosta. Teren zabudowany się skończył. Warunki według mnie idealne, aby zadziałały światła laserowe, a więc obserwujmy, nagrywajmy. Niestety już coś z naprzeciwka jedzie, już zobaczcie, już wyciął się tunel świetlny przed moimi oczami, tak żeby nie oślepiać kierowcę, który jedzie przed nami. I znowu wolna przestrzeń. Zobaczcie, jak wspaniale oświetlona jest droga w tym rewelacyjnym samochodzie, jakim jest X5 w odmianie M50D. I na koniec zobaczcie, proszę, na średnie zużycie paliwa 9,4 litra na dystansie kilkudziesięciu kilometrów. Przejechaliśmy autostradą około 30-40 kilometrów. Teraz jedziemy sobie przepisowo terenem zabudowanym. 9,4, rewelacyjne zużycie paliwa. Było mi bardzo przyjemnie przedstawić Państwu dziś ten samochód. Było mi też bardzo przyjemnie odebrać ten samochód z serwisu. Bardzo dziękujemy serwisowi BMW Auto Premium w Rzeszowie za przygotowanie naszego X5 M50D do użytkowania. Samochód jest sprawdzony wszechstronnie, wymienione wszystkie filtry, wymieniony olej w silniku, wymieniony płyn hamulcowy, a więc samochód przetrzepany, tak to nazwijmy kolokwialnie, na wszystkie strony. Można tym samochodem bezpiecznie jeździć, można ten samochód od dziś bezpiecznie użytkować. Niezmiernie miło mi było przejechać się tym samochodem, wypróbować go dziś dla Państwa, ale to nie jest ostatni film o tym samochodzie, to jest pierwszy film o tym samochodzie. Będą kolejne odcinki, będziemy ten samochód sprawdzać jeszcze, będziemy ten samochód przygotowywać detailingowo, zastanowimy się, co zrobimy z karoserią, może jakieś paski, może jakieś naklejki, nie wiem, porozmawiamy tu z Grzegorzem z firmy Shine Auto Spa, zastanowimy się, co możemy w naszym BMW jeszcze zmienić, a więc będzie kilka odcinków, porozmawiamy też o eksploatacji tego samochodu, zastanowimy się, czy zostawiamy te opony, czy wymieniamy na inne, a więc będzie dużo cennych informacji. Na koniec jeszcze raz rzućmy okiem na spalanie 9,3 litra. Sebastianie, bardzo dziękuję Ci za pomoc. Mam nadzieję, że nie za późno wracasz dziś do domu, że wyrobisz się jeszcze z lekcjami na jutro do szkoły, bo nie chciałbym mieć Cię jutro na sumieniu, jeżeli miałbyś zaniedbać szkołę przez dzisiejszy wyjazd, ale chyba warto było, tak? Warto było. Może się nie opłaca, ale było warto. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Zapraszam do subskrybowania, tak żebyście nie przegapili kolejnych odcinków naszego projektu X. Trzymajcie się, do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, cześć! Powiedziałem, że teraz będziemy iść. Pociąg odjeżdża, jesteśmy w Świlczy, tylko 3,5 km z przysłowiowego Buta i jesteśmy w Bęgu. I nastała ciemność.